I co w związku z tym? Chcę, żebyś poprowadził koncert. Ja? Tak. Przecież ja nie potrafię. Potrafisz bardzo dobrze. Julka, to co mam zrobić? Iść się przebrać, wejść na scenę. Tak. No i dobra, to proszę, ja już idę. Telewizyjnego Music Boxu, programu muzycznego telewizji polskiej dla dzieci. Program Tęczowy Music Box jest znany wszystkim dzieciom lubiącym śpiewać i tańczyć. Również program Music Boxu mogą oglądać dzieci w wielu krajach za granicą. W tych to właśnie programach, oprócz naszych polskich wykonawców, uczestniczyli goście zagraniczni. Natomiast nasi wykonawcy uczestniczyli w wielu festiwalach piosenki dziecięcej i w programach telewizyjnych rejestrowanych tamże za granicą. I tak, kochani, narodził się pomysł utworzenia Europejskiego Klubu Piosenki Dziecięcej i Tańca. Jeżeli ten pomysł zostanie zaakceptowany przez redakcje telewizyjne europejskie, wtedy tu, w tej sali, będziemy mogli spotykać się co kwartał. Zapraszam więc wszystkich razem na pierwszą część naszego koncertu w wykonaniu malutkich, większych i bardzo wielkich gwiazd dziecięcej piosenki. Zaczynamy! Chochliki! Skoro początek mamy już za sobą, osiągnęliśmy pełny luz. Radiowe nutki i Julia!
naszych rad naprawdę dość. Pełny luz, kochana mamo, pełny luz, kochany tato, sama wie, najlepiej wszystko wiem. Pełny luz, kochana mamo. Cicho siedź i nie przerywaj, ładnie tak mówić mi tak raz po raz. Może ja jestem śledź, bez głosu ryba, dość mam już waszych rad. Przyjechali do nas z Wyszkowa. Zostali nagrodzeni złotym aplauzem na festiwalu w Koninie. Rewia dziecięca Sylaba. Była śniegowa gwiazdka w wykonaniu rewii dziecięcej z Wyszkowa. Kochani, nazywają go tatą opery. Dostojny ojciec opery. Halka i Straszny Dwór, znane wszystkim dzieła nasze narodowe. Ale my zakładamy teraz, proszę wszyscy, ręce do góry, nogi do góry, tak jak siedzimy. Zakładamy milowe buty, żeby jak najszybciej udać się do opery. Proszę, wszystkie dzieciaki zakładają te milowe buty. Bo tam czeka na nas Krzysztof Tyniec, Moniuszko i opera w butach
kilowych. Brawa, witamy. Matko moja! O matko. Moniuszko w strasznym dworze w dziele sprzed lat zamieścił znany z legend fakt, gdy nocą przed obrazem stawał ktoś sam, dwie damy wychodziły z ram. Niewiasty nocą wiodły spór do chwili, kiedy zapiał kur. Zapiał kur, zapiał kur, kur zapiał! I to był horror, dość późną porą. Zamczyska z morą, był tam ten fakt. Dwie damy z ramy szarpały bramy lub były gamy do okien krat. Wszyscy mijali, zamek z oddali, strasznie się bali z obrazu dam. Żaden służący, nawet niechcący, nie zbliżał nocą się do tych ram. Nie zbliżał się do tych ram. Mi matko moja, w mym bloku chociaż nie jest to straszny dwór, dobiega czasem wycie z rur. I gdy się skrada nocą księżyca cień, obuwie w kącie budzi się. I buty te jak damy z ram, solo lub w parach idą w tan, idą w tan, idą w tan, idą w tan. Nawet kalosze, których nie znoszę, oraz bambosze wirują w takt, wtóruje basem ciężkim obcasem. But oficerski stary jak świat, stary jak świat. Ha! Zdarte papucie mają sto uciech, tańczy z uczuciem narciarski but. Tańczą do pary lekkie sandały i przed blok cały niesie się stuk, stuk, puk. Kto tam? To ja? Nawet kalosze, których nie znoszę, oraz bambosze wirują w takt, wtóruje basem ciężkim obcasem. But oficerski stary jak świat, stary jak świat. Tańczy z uczuciem narciarski but. Tańczą do pary lekkie sandały i przez blok cały niesie się stóp. Krzysztof Tyniec. A teraz kącik dla malucha. Znacie piosenki Zając malowany? Skaczące nutki? Ochliki! Umawiamy się, refren poznaliśmy i będziemy śpiewali razem z zespołem. Poprosimy o mnie.
zagramy. Roztańczone nutki trzy. I wszyscy razem. Do, re, mi. Nutki trzy. Świetnie. I teraz głośniej i wyraźnie. Śpiewamy razem z dziećmi. Pani Zima. Nie, nie, za kierownicą Marta. Pani Zima. Jedzie.
Dziękujemy pięknie. Prawie jak u pana Hanuszkiewicza. Zespół młodzieżowy tańca działający pod patronatem Polskiego Radia i Telewizji. Fight Max! Gorące oklaski. Kochani moi, a teraz chwila oddechu. Do tej pory wy słuchaliście, a teraz ja będę słuchał. W związku z tym ta chwila oddechu jest nam potrzebna. Proszę bardzo, wstajemy wszyscy. Tak, 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 tu się gimnastykowali, teraz wy się pogimnastykujecie. Proszę, ręce do boku. Nabieramy powietrza w płuca wszyscy. I wypuszczamy powietrze. Chwileczkę, chwileczkę, po mnie przewrócicie. Jeszcze raz nabieramy powietrza i wypuszczamy. Dobrze, dobrze. To teraz siadamy. Przewietrzyliśmy sobie. Co nie bądź, kochani, chwila wytchnienia, mianowicie rozwiązanie konkursów telewizyjnego Music Boxu. Witamy naszą artystkę oklaskami. Dzień dobry. Witam pięknie. Dzień dobry. Chwileczkę, proszę poczekać. Tak. Chwileczkę, to jest bardzo profesjonalny koncert. W programie z 3 listopada padło pytanie, jak brzmi nazwisko kompozytora tego utworu? Ewa, słuchamy. Tu podziękujemy tobie serdecznie. Jak brzmi odpowiedź? Wy wiecie? Tak, podziękujemy Ewie serdecznie. Poczekaj, kochanie, to nie wszystko.
Słucham? Brawo, brawo moje skarby, Fryderyk Chopin. Ale nagrody będą za chwilę, mianowicie was będę prosił, bo to jest dla dzieci, które oglądały nas przed telewizorami. W związku z tym będę was prosił do konkursu, który w drugiej części naszego programu się odbędzie i wtedy będą nagrody, obiecuję. Ewuniu, bardzo prosimy. O, tutaj są w tym koszyku listy, ja je wymieszam teraz, a ty proszę. Świetnie. Tak, jest to utwór Fryderyka Chopina, Polonez G-moll. Nagroda przypada Renacie Kozoń z ulicy Jagiełły 4/1 w Restelu. W Restelu. A nagroda to Walkman ufundowany przez firmę Braborg do rąk własnych dotrze. Dziękujemy serdecznie Wuni. I teraz kolejna wykonawczyni, witamy cię pięknie, Olu. Chociaż... Witamy. Kłoń się bardzo proszę, naprawdę. No właśnie. Kochani moi, wykonawczynie były dwie. Jedna zachorowała niestety. W związku z tym wykonawczynię mam jedną. Oleńko, pytanie brzmiało, czym różni się zakończenie utworu granego dwa razy? Zagrasz nam za pierwszym i za drugim razem, tak? Słuchamy. Drugi raz. Brawo, Oleńko. Różnica polegała na tym, że jedna część za pierwszym razem kończyła się wyżej, druga niżej, tak? Tutaj są listy w tym koszyczku. Proszę, sam. Tak, wybieramy. Świetnie. Zaraz przeczytamy. Melodia w drugim refrenie w pierwszej części wyższa, w drugiej części niższa. Renata Perkowska, Częstochowska ulica, numer 17, mieszkanie 1 w Warszawie. Wspaniale, gratulujemy Renacie. Ona również otrzymuje nagrodę w postaci Walkmana ufundowanego przez firmę Brawor. Dziękujemy ci, Oleńko, serdecznie. Dziękujemy naszej wykonawczyni. A teraz, kochani, Agnieszka z gospodarzami naszego programu. Agnieszka i Chochlicki. Kiedy ciemno robi się na dworze, to co wieczór zanim się położę, już nie słucham żadnych bajek, tylko cicho z łóżka wstaję, patrzę przez okno, a tam kolorowe neony oświetlają ulice i sklepy i domy, jak gwiazdki na niebie mrugają do ciebie i dają ci znać, że pora już spać. Moja mama mieszkać chce gdzieś w lesie, tam gdzie świerkot ptaków echo niesie. W leśnym domku jest wspaniale, lecz tam mieszkać nie chcę wcale. Chcę patrzeć w okno, bo tam kolorowe neony oświetlają ulice i sklepy i domy, jak gwiazdki na niebie mrugają do ciebie i dają ci znać, że pora już spać. Że pora już.
już spać. A teraz niezwykła czapeczka. Specjalne oklaski dla maluchów. Naszych śpiochów. Już wiem, co zrobię. Do bajki wejdę sobie. Pożyczę na chwileczkę niezwykłą czapeczkę. Czapeczka niewitka, niewielka, niebrzydka. Na głowę ją włóż i nie ma cię już. Przy stole krzyczy mama. Ta zupa znika sama i sama skacze łyżka i kotlet z półmiska. Czapeczka niewitka, niewielka, niebrzydka. Na głowę ją włóż i nie ma cię już. Przestraszy się braciszek, że kredka sama pisze, a miotła wyszła z kąta i pokój mu sprząta. Czapeczka niewitka, niewielka, niebrzydka. Na głowę ją włóż. Się zmartwi mama, że nie ma mnie od rana. Do bajki za chwileczkę odniosę czapeczkę. Czapeczka niewitka, niewielka, niebrzydka. I ty, jeśli chcesz, wypożycz ją też. Dziękujemy pochlikom. Dziękujemy. Okrzyki przećwiczyliśmy do rock'n'rolla. Uwaga, ponieważ za chwileczkę będzie kolejny. Mietek Szcześniak, Nobel Rock. Krótkie słowo Nobel. Czy to nazwa basty? Nie! Lub górskiego szczytu? Nie! Nobel to uczony, ten od dynamitu. Dynamit, 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 dynamit. Silniejszy niż beton, mocniejszy niż granit. Po takim wybuchu lej wyrwa lub rów. A kiedy wybucha, to słyszy się buch. A gdy już wymyślił Nobel swój dynamit, jego wynalazek ktoś udoskonalił. Zrobił z tego bomby generałom, po to, żeby wszystko z hukiem wyleciało. Dynamit, 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 dynamit. Silniejszy niż beton, mocniejszy niż granit. Po takim wybuchu lej wyrwa tu prów. A kiedy wybucha,
przypadek Nobla każdy zapamięta, bo się zawsze może przypałętać pętak. Więc geniuszu, zanim stworzysz coś nad ranem, pomyśl, jak to może być wykorzystane. Dynamit, 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 silniejszy niż beton, mocniejszy niż granit, bo takim wybuchu lej wyrwa lub rów, a kiedy wybucha, to słyszy się. Mietek Szcześniak. Regia dziecięca Sylaba. Witamy oklaskami. Pomagamy wykonawcom. Kiedy byłam jeszcze bardzo mała, moja mama często mi śpiewała o tym, że we śnie przyjdą przy dwie, zabiorą wczesną porą świat bajkownie. Tam, gdzie smoki, misie i krasnale, gdzie dzieciaki się nie nudzą wcale. Dziękujemy pięknie. Wszyscy i śpiewamy, klaszcząc, tęcza, tęcza, proszę. Śpiewamy. Wiąże niebo z ziemią.
machamy rączkami i śpiewamy tęcza, tęcza. Świetnie, druga rączka. Podskakujemy razem i na widowni, i na sali. Świetnie. A my żegnamy się z wami, niestety to już koniec, kochani. Jeżeli podobało wam się spotkanie z nami, przychodźcie do nas, prosimy. Jeżeli nie, nie mówcie o tym kolegom. Żegnamy się z wami w imieniu wszystkich realizatorów, wykonawców, organizatorów. Do widzenia wam, do widzenia państwu.